Allegro zaprasza na Lektury 2.0. Cześć, witajcie w podcaście, który zrobi z Was pasjonatów klasyki polskiej literatury. Myślicie, że się przesłyszeliście? Spokojnie, dajcie mi szansę. Wiem, że nie szukacie powtórki z lekcji polskiego. Po to się do szkoły idzie. A tu nie szkoła. Ma być śmiesznie i mądrze. I na czasie. A co w współczesnym życiu mógłby nam powiedzieć taki poeta czy pisarz? Dokładnie to chcieliśmy sprawdzić. Łącząc wodę z ogniem. Do każdego odcinka zaangażowaliśmy super zdolnych młodych artystów, znanych z tego, że w swojej twórczości komentują współczesne realia. Mieli za zadanie wejść w kolaborację z dawnymi mistrzami. Bohaterowie, historie i dylematy z dawnych czasów zainspirowały ich, by w tym podcaście opowiedzieć o waszym świecie i znanych wam problemach. Czy im się udało? Sprawdźcie sami. Dzisiejsze słuchowisko stworzył młody reżyser Igor Ignacy, twórca kontentu internetowego, reklamowego, a także etiud filmowych. Ciekawe, czy przed końcem słuchowiska domyślicie się, jakim autorem inspirował się Igor. Dodam, że podpowiedź kryje się w tytule. Marek, proszę. Marek, proszę, porozmawiajmy. Nie wychodź. Zostaw. Proszę, puść mnie. Nie wychodź, proszę cię, porozmawiaj ze mną. No ale o czym? Ja już nie mogę dłużej. Ja mam dość. Ale czego? Kochanie, czego? Tego domu. Siedzenia tutaj. Tego, jak wygląda nasze życie. Ja nie mogę już tego dłużej znieść. Czuję, jakbym umierał. I nie mów mi, że nie masz tak samo. Że też tego nie czujesz. Oboje jesteśmy martwi. Błąkamy się po tym domu jak duchy. Zuza, my w ogóle nawet nie rozmawiamy ze sobą. Nie rozumiesz? Ja nie mogę tutaj oddychać. Duszę się. Cholera. Duszę. Błagam cię. Zostań. Porozmawiajmy o tym. Nie wychodź, Marek! Marek! Witaj ponownie. Temperatura w twojej okolicy wynosi 17 stopni. Wczytano ostatnią trasę. Czy przewidujesz trening interwałowy? Chcę biec, durna aplikacjo. Podczas biegu zachowaj ostrożność. Co się ze mną stało? Boję się, że to koniec. Że już zawsze taki będę. Albo nie będzie mnie wcale. A przecież to wszystko nie tak. Nie tak. Oboje się staraliśmy. Tak bardzo się cholera staraliśmy. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, nie dopuściłbym do tego. Naprawiłbym to wszystko, gdybym tylko mógł przekręcić te pieprzone wskazówki w tył. Tak bardzo bym chciał cofnąć czas. Spróbować to wszystko naprawić. Gdybym mógł... Cholera, cofnąć czas! Nie dopuściłbym do tego. Stanąłbym na głowie, żeby to się tak nie skończyło. Byłoby...
Jak biegasz, baranie! No złaź z tej drogi! Bo co? Przejedziesz mnie? Zabijesz mnie? Świr. Uciec od tego wszystkiego. Może gdybym nie pojechał wtedy w delegację, może nic by się nie stało. Tak bardzo chciałbym jej o tym wszystkim powiedzieć. Wyrzucić to wszystko, co mi siedzi w głowie. Wylać z siebie ten cały ściek i spróbować żyć dalej. Ale czy to w ogóle jest możliwe? Jak ja mam żyć dalej, skoro jedyna możliwość... zapomnieć. A ja nie mogę zapomnieć. Nie chcę nigdy o niej zapomnieć. Nie mogę. Nie mogę ciągle o tym myśleć. Na końcu tej drogi jest szaleństwo albo... albo sznur. Ale... cholera. Jak ja mam przestać o tym myśleć? Jak mam wrócić do tego pieprzonego domu, który stał się więzieniem tych wszystkich wspomnień? Jak się uderzę. Ale tatuś mówi, że muszę być silna. Maja! Muszę już iść. Do widzenia! Zuza? Marek, gdzie ty jesteś? Nie odbierałeś, ja się bałam, że... Tak, tak, jestem tu. Po prostu... Zuzka, ja już dłużej nie mogłem być w tym domu. Wszystko mi o niej przypominało. Każdy przedmiot, którego dotykała. I pokój jest teraz taki pusty. Wiesz co, kiedy się budzę, tli się we mnie tylko jakaś głupia nadzieja, że wskoczy nam na łóżko, obudzona jakimś koszmarem, przytuli się jak zawsze do mnie i do ciebie i... Co, ja nie mogę sobie wybaczyć, że nie było mi wtedy z wami. Że wyjechałem na tę cholerną delegację. Może gdybym wtedy was mógł odebrać, to by nie doszło do wypadku. Może Zosia by żyła. Bo... Marek, to nie jest twoja wina, słyszysz? To tamten facet był pijany. Tak bardzo mi jej brakuje, Zuzy. Mi też. Nie wiesz, jak bardzo. Wróć do domu. Tylko razem możemy sobie z tym poradzić. Musimy być silni. Dla niej. Będę za chwilę. Czekam na ciebie. No dobrze, kochani. Weźmy głęboki oddech. I czas na rozwiązanie zagadki. Do czyjej twórczości nawiązali twórcy słuchowiska? W 1578 roku, czyli 440 lat temu, nadworny poeta Stefana Batorego, uznany twórca epoki renesansu, zmierzył się z największą tragedią, jaka może spotkać człowieka. Z utratą dziecka. Wówczas 48-letni Jan Kochanowski bardzo odważnie, jak na tamte czasy, podzielił się w swoich trenach rozpaczą po utracie ukochanej 3-letniej córki.
Krótka historia wymyślonego przez Igora bohatera jest ułożona podobnie jak treny Kochanowskiego, tak by przedstawić kolejne etapy żałoby. A my, przeżywając je razem z nimi, wchodzimy do świata skrajnych uczuć związanych z utratą. Odkąd człowiek człowiekiem, uczucia te są tak samo dramatyczne i złożone. Niewiarygodnie silną rozpacz bardzo trudno przeżywać nawet z ukochanymi osobami. Marek ma trudności w związku z żoną, Jan nie znajduje w sobie zgody na wyroki Boga. Każdy z nich się szamocze. Każdy z nich w końcu znajduje ulgę w objawieniu. W pewnym sensie w boskiej interwencji. Jana nawiedza we śnie matka, kojąc jego ból, co poeta opisuje w ostatnim z cyklu trenów. Marek z kolei napotyka małą dziewczynkę i po rozmowie z nią w końcu odbiera telefon od kochającej żony. Prawie 500 lat po śmierci Orszuli Kochanowskiej półki w księgarniach uginają się od poradników psychologicznych wszelkiej maści. Jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o tym, co czujemy, więc słuchając opowieści o Marku, mogliśmy z łatwością mu współczuć w jego emocjonalnej podróży, nawet nie wiedząc, jakie wydarzenia ją spowodowały. Warto pamiętać, że Jan Kochanowski, pisząc treny, nie miał takiego zaplecza. Pisząc je, odwoływał się do mów pogrzebowych, zazwyczaj poświęcanych zasłużonym mężom stanu, ale użył tej formuły, by mówić o własnej córeczce i własnej, prywatnej żałobie. W historię polskiej literatury wpisał się nie tylko jako wybitny poeta, ale też jako cierpiący ojciec, otwierający przed czytelnikami serce, które zarówno w renesansie, jak i obecnie łamie się podobnie. Za Waszą uwagę dziękuję Allegro. Po więcej wejdź na stronę na .allegro.pl/lektury.